24 pytania Rozmowa poranka Witam państwa panowie, Dorota Kania, a w studiu już jest zapowiadany gość, minister Witold Waszczykowski, były szef resortu spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, gazety dzisiaj sporo piszą o jutrzejszym spotkaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z panem Salwinim. Czy to jest antyeuropejski kurs? Część komentatorów mówi, że jest to wyjście, próba wyjścia z Unii Europejskiej. A inni wskazują na to, że sojusz z Salwinim będzie asuntem do tego, żeby zjednoczyć tak tzw. Antypis. Po pierwsze, nie ma żadnego sojuszu jeszcze. To jest pierwsze spotkanie zapoznawcze. Pan Salvini i druga partia, z którą tworzy, pięć gwiazd, z którą stworzy Liga, Liga, rząd włoski, to są demokratycznie wybrane władze. Dużego kraju włoskiego, z którym powinniśmy mieć jak najlepsze relacje, jak najlepsze interesy. Po trzecie, rząd włoski nie jest rządem antyeuropejskim. Byliśmy go raczej eurorealistami. Ale zarzuca się prorosyjski, że są bardzo silne kontakty z Rosją. Połowa, połowa Europy jest prorosyjska, niestety, i musimy z tym żyć. I musimy się z nimi spotykać, musimy z nimi rozmawiać i przekonywać, że robią źle. Ale się spotykał to, z Marine Le Pen. Ja spotkałem się dwa lata temu z Mari Le Pen, kiedy wtedy była kandydatem na prezydenta francuskiego, Francji, zresztą z kilkoma innymi kandydatami, i powiedziałem otwarcie, że to, co robi, jest niezgodne z koncepcją Europy, integracji, że to zagraża bezpieczeństwu Europy, tego typu kontakty, myślenie, że można nawiązać takie relacje z, z Rosją. I zakładam, że tu będzie podobnie. Kim pani Salvini nie wie, że kim jest Putin? Być może nie. Być może nie jest na tyle poinformowany, albo jest poinformowany źle, więc na tym polega rola Polski, tego sygnalisty. Jesteśmy krajem jedynym Unii Europejskiej, NATO, który sąsiaduje z Rosją, z agresorem i z ofiarą agresji, czyli z Ukrainą. I na nas potrzeba obowiązek, żeby informować Europę i świat o tym, co Rosja robi i my mamy na to, na to dowody, prawda? mamy dowody olbrzymią falę emigrantów z Ukrainy, która ucieka przecież przed kryzysem gospodarczym, problemami, które są kreowane między innymi przez ten konflikt z Rosją. Poza tym jest wiele też punktów zbieżnych na temat pro, polityki prorodzinnej, socjalnej i innej, które, które mogą nas połączyć. Nie wiem, czy to się skończy sojuszem, prawda? Dzisiaj jesteśmy na 4 czy 5 miesięcy przed wyborami europejskimi, które będą w końcu, w końcu maja. Natomiast to, żeby partia prowadziła rozpoznanie i rozmawiała z czołowymi liderami Europy i czołowymi liderami partii europejskich, jest jak najbardziej słuszne i potrzebne. Panie ministrze, kilka dni temu przez media przeszła i nie tylko burza dotycząca odmowy zeznań przez, przez panią Dukaczewską. Sprawa dotyczy tu tłumaczenia jej rozmowy, rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Po katastrofie smoleńskiej zaraz. Tak. Czy miała prawo odmówić składania zeznań tłumacz? Jestem zaskoczony, że pani... Dukaczewska jest przesłuchiwana dopiero tak późno, dlatego, że oczywiście przesłuchanie pana Arabskiego i Tuska przy okazji procesu Arabskiego nie, niewiele wniosły, w związku z tym należało sięgnąć po jej wiedzę znacznie, znacznie wcześniej. Tłumaczę, z, jakiegoś, z jakiegoś względu tego nie zrobiono? No więc, ja też nie wiem, dziwię się, dlatego uważam, że powinni Tłumacze, prowadząc tłumaczenia, robią często notatki. W zasadzie wszystkich tłumaczy, jakie ja pamiętam, którym towarzyszyli albo mnie, albo... Albo premierom, albo prezydentom tłumaczą, robiąc sobie notatki na bieżąco. Ponieważ czy pani Lukaczka często... ma do, przepraszam, przepraszam czy pana zdanie mieć. czy ma notatki z tej powinna rozmowy? Powinna mieć. Ja wiem, że ponieważ kilka raz uczestniczyłem przed laty w, w takich spotkaniach, gdzie towarzyszyła temu czy innemu politykę wyższej rangi, to widziałem, że też prowadziła takie notatki. Być może i nie zachowała. Ale ja pamiętam, że były sytuacje takie przed laty, kiedy na przykład towarzyszyła prezydentowi. Tak zwane cztery oczy, i nikt, nikt z, z politycznej obsługi prezydenta nie uczestniczył, więc często były takie pytania, jak, jak wyglądała ta rozmowa, bo chcieliśmy zrobić notatkę. I wtedy prezydent oczywiście dawał zgodę na to, by tłumaczka, akurat ta konkretna tłumaczka, zrelacjonowała tą rozmowę tej czy innej osoby z politycznego kręgu prezydent. Mówię o, o świętej pamięci Lechu, Lechu Kaczyński. Wiem, że takie przypadki były. Ten przypadek jest szczególny, bo chodzi o śmierć przez prezydenta i dziesiątków polityków, ludzi. Więc również z takiego punktu widzenia honorowego uważam, że ta pani powinna złożyć zeznanie powinna przedstawić informacje, jakie zapamiętała, jak ta rozmowa wyglądała. Również z pewnego, jak powiedziałem, punktu honorowego, aby. Sytuacja była czysta, aby, aby nie, nie trwały te podejrzenia, jak te rozmowy tam wyglądały. Wiemy, że, że, że premier Tusk pojechał tam nieprzygotowany. To już, to już po latach wiemy, że nie miał świadomości, jak powinno wyglądać śledztwo. Nie, A może nie, nie to było celowe ekspertyz. działanie? Może to nie jest kwestia I, nieświadomości, i, tylko po prostu celowego działania? Być może. No i w związku z tym, jeśli pani Dukaczeska odmawia uporczywie takich takiej informacji, no to utrzymuje nas w przekonaniu, że ta, ta rozmowa miała coś na, do ukrycia. Kolejna rozmowa: rozmowa słynna już Tuska z Putinem na molo. Na, na temat tej rozmowy już narosły mity, ponieważ również nie wiemy dokładnie, co się tam stało. Donald Tusk uciekał czasem, od czasu do czasu, któryś polityk się y, przypadkowo, mówiąc kolokwialnie, wygadał, jak na przykład Paweł Graś. No ale teraz mamy Radosława Sikorskiego i jego książkę. No, Zacznę od tego, że profesjonalny polityk oczywiście czasem ma rozmowy tak zwane w cztery oczy, czasem nawet bez tłumacza. Ale potem, po takiej rozmowie, wychodząc w kuluary, czy spotykając się z swoją delegacją, przywołuje natychmiast kogoś z delegacji i praktycznie albo dyktuje, albo informuje, poruszyliśmy to, to, to i tamto. No dodać ta przypomnę, jest... przed przerwę, panie ministrze mówił, jak się świeci, mieszka, jak no piękny tak. jest Polska no i Sopot. No chyba jednak coś więcej sobie tłumaczono, dlatego, że część tej rozmowy jest sfilmowana przez różne media. Widać, że panowie jednak nie oglądają plaży, a jednak gestykulują, wymieniają się, się poglądami. Różne są informacje. Między innymi w zeznaniach smoleńskich są informacje na np. jednego z, z dyrektorów msz który twierdził, że już wtedy padły pewne decyzje, aby w, w uroczystości w, w Katyni zorganizować bez Lecha Kaczyńskiego, aby prowadzić tak politykę, aby, aby to, to, to było bez Lecha Kaczyńskiego. Wtedy. Przesłuchiwano ludzi pod tym kątem, tylko kwestii Katynia. Dzisiaj mamy kolejny wątek. W 2014 roku po raz pierwszy przedstawił to Sikorski. Wtedy Tusk solenie zaprzeczał, że w czasie czterech jego spotkań z Putinem ta kwestia nie była poruszona. No ale w, w, i wtedy rzeczywiście Sikorski się wycofał, twierdząc, że być może pamięć go zawiodła, być może była nadinterpretacja, gdzie było to autoryzowane, ale dzisiaj napisał książkę, sam się pod tą książką podpisał i znowu wskazuje, że jednak ten wątek był poruszony. Myślę, że w tej chwili powinniśmy już czekać tylko na reakcję premiera Tuska. To on powinien wyjaśnić ostatecznie, czy ta kwestia była omawiana. Jeśli była, no to jest skandalem to, że rok po agresji na Gruzji Czyli 1 września 2009 roku panowie mówili o ewentualnym rozbiorze czy jakiejś akcji przeciwko Ukrainie. Przypomnę, że w sierpniu 2008 roku, kiedy trwała akcja rosyjska przeciwko Gruzji, prezydent Polski, świętej pamięci Lech Kaczyński, na tym wiecu słynnym w Tbilisi, przepowiadał, że dziś Gruzja jutro Ukraina, potem kraj bałtyckie i być może <laughs> mój kraj. No i ten scenariusz jest realizowany. W związku z tym, jeśli to jest prawdą, że Putin już wtedy, rok po Gruzji, informował o pewnych działaniach przeciwko... Ukrainie, ta sprawa powinna być do bólu e, wyjaśniona. Radosław Sikorski w swojej książce również wskazuje na y, bazy CIA. W, bez, jak pisze, y, y, pisał dziennik Gazeta Prawna, wskazuje, gdzie, który ujawnił i opi opisał tą y, książkę, wskazuje, gdzie CIA miało swoje centrum przesłuchaj. Oczywiście wraca to, co pan minister powiedział, do propozycji rozbioru Ukrainy, którą Putin złożył Tuskowi. Y, natychmiast się, y, do tego odniósł sam Władysław, Radosław Sikorski, który na Twitterze napisał, że e, ujawnienie lokalizacji miejsca przesłuchającej Ejwstra w Kierkutach to nie była żadna zdrada, zdrada tajemnicy, ponieważ o tym było mówione przed sądem e, i e, zaznaczył, że e, zna, ta sprawa jest znana dzięki jawnym wyrokom sądu dotyczącym odszkodowań dla osób tak przesłuchiwanych. Mało tego załączył jeszcze lokalizację Google Maps, gdzie jest pokazana ta willa. Ujawnił tajemnicę czy nie, czy to jest postępowanie byłego ministra spraw zagranicznych? Jak pan to skomentuje? To muszą wyjaśnić odpowiednie władze, bo ja nie wiem, jaki jest stan w tej chwili śledztwa polskiego nad tą kwestią. Rzeczywiście media, najpierw amerykańskie, potem światowe, zaczęły na ten temat pisać. Jest wyrok Trybunału Międzynarodowego, który zasądzi pewne odszkodowanie ze strony polskiej. No ale to nie na Polska była uwikłana w tą działalność. To, to, to robili Amerykanie i co robili, powinni przede wszystkim oni wyjaśnić. No i we współpracy z Amerykanami na Polskę. Do tej pory tego wyjaśnienia nie ma. W związku z tym nawet były minister spraw zagranicznych powinien się powstrzymać na ten temat, na temat spekulacji, bo jak do tej pory są to częściowo spekulacje medialne, a częściowo tylko dotyczące niektórych osób, które rzekomo. Były tam więzione bądź torturowane. To jest kwestia wskazania, kwestia lokalizacji, konkretnej lokalizacji, opisanie willi, gdzie miały być przytrzymywane te osoby. No i jeszcze opisanie, co, co, co z nimi robiono i tak dalej. Uważam, że to nie jest w interesie polskim, aby tę kwestię drążyć. Uważam, że ta sprawa nie powinna być podnoszona przez stronę polską, dopóki oficjalnego nie ma stanowiska polskich władz w tej sprawie. Również Jarosław Sikorski od, odniósł się do kwestii y, Nord Stream 2 i y, opisuje wspomnianą przez pana ministra sprawę agresji na Gruzję. I że y, napisał tak, nie pisze, że rząd blefował w sprawie Nord Streamu, tylko ówczesna opozycja wysuwiała chybiony argument, jakoby Nord Stream miał zablokować dostęp gazowców do Świnoujścia. Podkreśla teraz Sikorski na Twitterze. No, On miał do, do dyspozycji ponad 400 stron tej swojej książki, gdzie mógł na tych 400 stronach wyjaśnić dokładnie swoją politykę, którą prowadzi przez 7 lat. A właśnie jak pan ocenia tą politykę, panie ministrze? I powinniśmy tylko jedno zdanie, skończę ten, ten wątek. <laughs> powinniśmy pamiętać, że, <laughs> że Radosław Sikorski wiele lat temu e, e, sypał gromy na to porozumienie. Rosyjsko-niemieckie utrzymywało nawet, że Nord Stream to jest jakby XXI wieczne porozumienie, typu Ibetrow-Mołotow, tak. prawda? Kolejny rozbiór, rozbiór polski. Dzisiaj wyśmiewa się z tego porozumienia, jakby zaczyna oskarżać opozycję, że. i, i, i bagatelizuje. Teraz to była błędna polityka zagraniczna, polityka Tuska i Sikorskiego. Najkrócej mówiąc, w Polsce mniej więcej od trzech, trzech wieków trwa rywalizacja takich dwóch stronnic. Jedno stronictwo, takie niepodległościowo patriotyczne, zakłada, że Polska ma możliwość być podmiotowym krajem, samorządnym, samodzielnym, suwerenną prowadzić politykę. Drugie stronnictwo, nazywam to patriotyczne, inaczej uważa, że w tym sandwiczu ściśniętym między Rosją a, a Niemcami, a wcześniej Prusami, w zasadzie przeżyjemy, jeśli się tylko. Porządkujemy tak. jednym z tych sąsiadów, mm -hmm. prawda? I to przez 300 lat tak się toczy. I rząd Tuska i Sikorskiego też uważał, że weszliśmy do NATO, weszliśmy do Unii, <laughs> przepraszam, że komu? zrealizowaliśmy nasze interesy strategiczne, wystarczy być, wystarczy płynąć. Wystarczy przyjąć akikomunitet z Unii Europejskiej. Interesy europejskie są definiowane przez Niemcy, największe państwo więc interes niemiecki to interes europejski. Wystarczy się temu podporządkować. To była błędna polityka, oczywiście, ponieważ to była polityka, która nas wasalizowała wobec, wobec Niemiec, która akceptowała budowę Unii Europejskiej, gdzie Unia Europejska jest zarządzana przez taki trójkąt stolic Bruksela, Paryż. Berlin. To przecież pan dlatego stracił stanowisko wiceministra spraw zagranicznych w 2008 roku. Ponieważ, ponieważ... uważałem, że Polska powinna być zabezpieczona lepiej. Czyli tarczą antyrakietową. Nie o, obecnością po prostu Amerykanów. Tak. Wtedy oferowali Amerykanie na stałą bazę, czyli tarczę amerykańską. Ponieważ same trakt traktatowe gwarancje artykułu 5 Traktatu waszyngtońskiego nie wystarczą. <laughs> Mówili o tym politycy amerykańscy, słanny Ron Asmus że weszliście do NATO w 99. jako kraj e, klasy B. Bez realnych, militarnych gwarancji zabezpieczających wasze bezpieczeństwo. I wielu ludzi o tym e, wiedziało, miało świadomość między innymi. Ja prowadziłem taką politykę wtedy, aby uzyskać realne gwarancje poprzez obecność Przypomnijmy, Przypomnijmy słaczą pan był wtedy głównym negocjatorem i odpowiadał pan za, tą, właśnie za te negocjacje. Tak jest. I po, po, po latach, kiedy wróciliśmy do władzy, również to realizowaliśmy. Dzisiaj mamy sytuację lepszą. Dzisiaj mamy wojska NATO, grupy batalionowe, brygadę amerykańską, tarczę amerykańską. Mamy perspektywę na następną obecność wojsk i NATO i Stanów Zjednoczonych. Jarłaś Sikorski nie chciał tarczy antyrakietowej, czy podporządkował się całkowicie tej, tą politykę zagraniczną wizji Donalda Tuska? Tarczy antyrakietowej, czy wzmocnienia bezpieczeństwa Polski poprzez obecność czy to NATO, czy to Amerykanów, nie chcieli Niemcy, czy tak samo i Francuzi, bo uważali, że. Wystarczy, jeśli Polska będzie jakim buforem oddzielającym te kraje od, od Rosji. Poza tym obecność amerykańska czy obecność natowska wzmacniały naszą pozycję również w tych instytucjach i w NATO i w Unii Europejskiej. A to było wbrew interesom tych państw, ponieważ to one chciały zarządzać tymi instytucjami bez mhm. dzielenia się jakąś odpowiedzialnością i prawami również z takim krajem jak, jak Polska. Więc o to chodziło, o to toczyła się rozgrywka. Jaką pozycję będziemy mieć? Czy będziemy pozycję mieć wasala, czy kraju, który będzie jednak miał możliwość poprzez podniesienie swojego bezpieczeństwa i podmiotowości będzie miał możliwość wpływania na decyzje tych instytucji, przynajmniej dotyczących naszej Europy Środkowo-Wschodniej i polityki wschodniej tych instytucji wobec Ukrainy, wobec Rosji, wobec Białorusi. No niestety, proszę państwa, przyjęto pozycję Wasala. Czym się to skończyło, to doskonale wiemy. Prawdopodobnie książka Radosława Sikorskiego jeszcze będzie komentowana bardzo, bardzo szeroko. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studio państwa i moim gościem był pan minister Witold Waszczykowski. Dziękuję szef. bardzo. Sortu Spraw Zagranicznych.